Zadanie 11. Na rysunku w kartezjańskim układzie współrzędnych x, y przedstawiono dwie proste równoległe, które są interpretacją geometryczną jednego z poniższych układów równań od A do D. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Układem równań, którego interpretację geometryczną przedstawiono na rysunku, jest. I teraz pamiętaj o tym, że każdą prostą my możemy przedstawić, opisać wzorem y równa się ax plus b. No i teraz tutaj przyjmijmy, że ta pierwsza prosta, ta, która jest w tym miejscu, to jest prosta k. I teraz ją sobie opiszemy jako y1, które jest równe a1 razy x1 plus b1. Natomiast tę drugą prostą oznaczymy sobie literką m i ją opiszemy sobie wzorem y2 jest równe a2 razy x2 dodać b2. I teraz musimy tutaj pamiętać o tym, jaki musi być spełniony warunek, aby dwie proste w jednym układzie współrzędnych były do siebie równoległe. Aby dwie proste były do siebie równoległe, to ich współczynniki kierunkowe muszą być identyczne, czyli a1 i a2 muszą mieć dokładnie taką samą wartość. Współczynniki kierunkowe, czyli te liczby, które stoją przy x. No i teraz popatrzmy. Jeżeli chodzi o podpunkt a, no to tutaj zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku a jest równe minus 3 drugie. Czyli w tym pierwszym równaniu a1 jest równe minus 3 drugie oraz a2 również jest równe minus 3 drugie, czyli ten warunek jest spełniony. W drugim układzie równań ten warunek równoległości, ten tutaj nie jest spełniony, no bo 3 drugie to nie jest to samo co minus 2 trzecie. W związku z powyższym odpowiedź b już na dzień dobry możemy sobie wykluczyć, zresztą tak samo jak odpowiedź d, ponieważ minus 3 drugie to nie jest to samo co 3 drugie. Te dwie liczby, które stoją przy x, w odpowiedzi D też są różne. Czyli wykluczamy sobie odpowiedź B, wykluczamy sobie odpowiedź D. Popatrzmy sobie tutaj jeszcze na odpowiedź C. Te współczynniki kierunkowe w tym miejscu są również identyczne. Czyli tutaj to może to zapiszę czytelnie. Czyli my tutaj widzimy, że będziemy rozważać pomiędzy odpowiedzią A i odpowiedzią C. Natomiast zastanówmy się przez chwilkę nad odpowiedzią C. Tutaj te wartości liczbowe, które stoją przy x, one są dodatnie. W związku z powyższym tutaj te proste, one byłyby narysowane w taki sposób, czyli odwrotnie niż są tutaj. Tak naprawdę można tutaj byłoby powiedzieć, że te dwie proste, które są przedstawione na tym układzie współrzędnych, przedstawiają wykresy funkcji liniowych malejących, czyli jeżeli będziemy mieli funkcję liniową, która jest opisana wzorem f od x, to się równa ax plus b, no to jeżeli a, czyli ta liczba, która stoi przy x, jeżeli ona będzie większa od zera, no to wtedy wykres będzie wyglądał albo w taki sposób. Natomiast tutaj, w tym przypadku, ponieważ te proste są w taki sposób narysowane, to to oznacza, że jeżeli uznamy te proste za wykresy funkcji liniowych, to to oznacza, że ten współczynnik kierunkowy musi być mniejszy od zera, czyli prawidłową odpowiedzią tutaj jest odpowiedź A.